Szatorskiej ma przeznaczyć się na działania, projekty, które są zadaniami własnymi samorządu gminnego, wymienionymi w ustawie o samorządzie gminnym, które są zgodne ze strategią rozwoju gminy oraz które zaspokajają potrzeby życiowe mieszkańców wsi. Katalog tych zadań nie jest zamknięty, dlatego mogą to być różne działania w zależności od potrzeb danej społeczności lokalnej. Jednak należy pamiętać o tym, że Fundusz Sołecki jest częścią budżetu gminy i za jego wykonanie odpowiada wójt, który musi działać zgodnie z przepisami prawa, dlatego środki z Funduszu Sołeckiego nie mogą być przeznaczone na działania, na które gmina jako jednostka samorządu nie może wydatkować środków. Nie mogą na przykład dotyczyć wymiany okien w domu sołtysa, gdyż jest to inwestycja prywatna. Nie mogą być również przeznaczone na działania stricte konsumpcyjne. Funduszy sołeckich nie można przeznaczyć na działania, które są niezgodne z prawem, które nie leżą w kompetencjach gminy. Eksperci również wskazują, że nie powinny to być cele stricte konsumpcyjne. Jednak należy pamiętać, że katalog działań, które można zrealizować, nie jest zamknięty, a Fundusz Sołecki jest częścią budżetu gminy, za realizację którego odpowiada wójt.